Ni hao, ni hao ma. Z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut, wasz polski korespondent w Hongkongu. Jestem tutaj w tym państwie w tym momencie. A dlaczego? No bo temat, o którym dzisiaj będę mówił, właśnie związany jest z Hongkongiem bardzo mocno oraz z Chinami, które przyzwoliły Hongkongowi na to, żeby odwróciły się o 180 stopni co do właśnie rynku krypto. No i o tym dzisiaj cały ten film. Jak widzicie, tylko na tym kanale najświeższe informacje z rynku krypto. Tam, gdzie dzieje się dużo, tam jest właśnie kanał Encyklopedia Kryptowalut. Oczywiście śmieję się, że wszystko to się zbiegło w momencie, kiedy ja jestem w Hongkongu. No i mogę do was z tego państwa nagrywać właśnie o temacie, który jest no mega gorący i który rozgrzewa teraz cały rynek krypto. Wszyscy mówią o Chinach, które to altcoiny będą pompowały, jeżeli chodzi właśnie o chiński market. No ile tych pieniędzy tak naprawdę do rynku krypto napłynie. Także dzisiaj o tym wszystkim będę wam mówił. Podrzucę wam też parę kont na Twitterze, które są no w tym momencie, wiecie, takie na hajpie. Natomiast mają one też swoje czarne strony. I o tym wam też oczywiście dzisiaj powiem, żebyście po prostu nie wtopili kasy. Także przechodzimy do mojego chińskiego biura, hongkongskiego biura. No i stamtąd już podrzucę wam większą ilość informacji. Także przechodzimy do meritum. Także wstęp mamy za sobą. Nagrywam cały ten materiał, obraz i dźwięk z iPhone'a, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie mam tutaj naprawdę miejsca za bardzo na to i czasu, żeby wystawiać teraz kamerę, ustawiać to wszystko i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że ten iPhone to i tak ma lepszy obraz w tym momencie niż ta moja kamera sprzed kilku lat. Dźwięk też nie jest najgorszy, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jakby doszło do jakiejś resynchronizacji, że tak powiem, z obrazem, no to sorry, ale montuję to osobno, także postaram się jak najszybciej to jak najlepiej ogarnąć, ale jak wyjdzie, no to już czas pokażę, chociaż nie planowałem w ogóle nic w Hongkongu nagrywać, ale skoro jestem tutaj, a jak widzicie, nawet tweety zacząłem pisać po chińsku, rzeczywiście chiński chyba uproszczony z tego, co patrzyłem, jak to tłumaczyłem, no to warto by było po prostu jakiś materiał teraz nagrać. Dlaczego napisałem ten tweet po chińsku? No możecie po prostu zobaczyć, że narracja teraz bardzo mocna jest na to, że Chiny i Hongkong będą wpakowywały tony, ale to tonę pieniędzy właśnie na rynek krypto. Głównie mówimy tutaj o Hongkongu, który, tak jak powiedziałem na wstępie, dostał takie przyzwolenie od Chin na to, aby móc ten rynek krypto rozkręcić, zarówno dla instytucji, jak i dla tego retailu, dla tych małych inwestorów. Na wstępie mówiło się o tym, że to będą tylko inwestorzy posiadający co najmniej $1 milion, ale z najświeższych informacji można gdzieś tam wyczytać, że nie tylko o takich mowa tutaj, tylko też o tych zwykłych takich mieszkańcach Hongkongu. A uwierzcie mi, że zwykły mieszkaniec Hongkongu ma średnio chyba więcej pieniędzy o kilka razy niż Polak. Dlaczego? No jak przejdziecie tylko ulicami tego tutaj miasta, to po prostu zobaczycie co chwilę, tak jak w Polsce Passaty, tak tutaj Tesle. Ja z bloku, może wam wrzucę nagranie, z telefonu tego będzie to chyba dobrze widać. Stoi tak Lambo, Porsche, tu jakieś Ferrari, na dachu po prostu jakiegoś takiego zwykłego wieżowca. Ci ludzie naprawdę mają w cholerę hajsu. Szedłem kupić ten telefon i po drodze tam była taka alejka, gdzie były sklepy takie Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana i tak dalej. Do każdego z tych sklepów była kolejka. Stali ludzie w kolejkach i czekali, żeby kupić przedmioty tych marek. A wiecie, że to nie są najtańsze marki na świecie. Także daję wam to tylko takie tło pokazujące, ile tych pieniędzy tak naprawdę do rynku krypto może wpłynąć. No i przejdźmy sobie dalej. China may support Hong Kong crypto plans. Właśnie o tym przed chwilą wspomniałem, że Chiny już dały takie przyzwolenie, Bloomberg o tym pisał, właśnie Hongkongowi, który w teorii jest to kraj chiński, natomiast mają oni swoje osobne prawa, swoje osobne, że tak powiem, rządy, swój osobny bank centralny. Tu w ogóle, z tego co zauważyłem, banknoty są generowane przez 3 osobne banki, także to też jest ciekawostka, że nie jeden bank generuje te chińskie, te hongkongskie waluty, te pieniądze, tylko robią to 3 różne banki. Mówię tu może jakąś głupotę, natomiast no widziałem po prostu, co na banknotach jest napisane. Więc no tak, Hongkong tutaj za przyzwoleniem Chin, no bo jakby bez tego przyzwolenia to oni by tu nic nie mogli zrobić w tym temacie, wchodzi w rynek krypto. Tymczasem wiemy, że Stany Zjednoczone próbują walczyć z rynkiem krypto, tak? CZ uwalił FTX-a, no i się pan Gary Gensler z SEC-iem i z innymi rządzącymi bardzo mocno zdenerwowali na to. No i zaczynają tutaj ucinać staking na Krakenie, tak, dla Stanów Zjednoczonych, dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. Mówią, że BUSD to jest
security token, więc uwalili Paxosa. Jak wiemy, już BUSD bardzo szybko kurczy się na swojej kapitalizacji. Także zaraz zaczną wszystkie tokeny, jakie są tylko możliwe, podpinać pod security. No i zaczną ludzi ze Stanów Zjednoczonych niestety, ale wywalać, jeżeli chodzi o kryptowaluty. No i przychodzi nam tutaj wielki czerwony brat na to miejsce ze wschodu i mówi: spoko, my was przyjmiemy, my wasze pieniądze przyjmiemy z miłą chęcią, chodźcie do nas, zapraszam. Tak, oczywiście to mówię bardzo ogólnie, no bo jeszcze trzeba wprowadzić pewne prawa, trochę je pozmieniać, pewnie jakieś giełdy się tutaj szerzej pootwierają. Justin Sun coś mówił o przeprowadzce, albo już się przeprowadził do Hongkongu. Giełdę możliwe, że tam przyniesie, nie wiadomo gdzie CZ swoją giełdę teraz przyniesie, skoro Hongkong zacznie być otwarty na to wszystko. Więc dużo tu się dzieje, a Stany Zjednoczone, tak jak już mówiłem to na ostatnim filmie, strzelają sobie według mnie tym w kolano i te najnowsze informacje potwierdzają tylko i wyłącznie te moje słowa. Parę tweetów tutaj wam pokażę. Wielu ludzi w krypto, która doszła niedawno do rynku, nie zdaje sobie sprawy, jak chińskie pieniądze mogą spompować rynek. Większość Chińczyków to są tylko wieloryby, które sprzedawały swoje tokeny między 2.20 a 2.22 na ostatniej hossie. Wiele osób wie tylko, jak wygląda koreańska pompa, no bo Koreańczycy mogli przez cały czas handlować na rynku krypto. No a ja wiem, jak Chińczycy potrafią wypompować tokeny. Jestem tego żywym przykładem, jak pompowali chociażby token NIO, który widziałem od dolara, $2. Kupowałem po kolega oczywiście, kupował po 5, 6, 7, a NIO doszło do ponad $200 w przeciągu 3 miesięcy. Takich tokenów było wiele, chociażby BNB token, tak? Dużo takich tokenów było pompowanych przez wschodni kapitał. Także uwierzcie mi, że jak Chiny i Hongkong z powrotem wejdą do rynku krypto ze swoimi pieniędzmi, to naprawdę może być taki bull run, jakiego w ciągu ostatnich lat nie widzieliśmy. Andrew Kang znowu tutaj. US Session are now weak, tak? Czyli te sesje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to właśnie ten kapitał tamtejszy handluje, zdają się osłabiać. Teraz najważniejszy będzie azjatycki market, także cieszę się, że jestem w tej strefie czasowej, bo to jest 7 godzin różnicy co do Polski na przykład, więc jest to więcej niż tylko narracja, a żywy przykład tego, jak ci Chińczycy zaczną do rynku krypto ładować kasę. Tokenomia Pro wrzucił tutaj taką informację, profil, że wczoraj duża informacja, że między 2023 a 2024 Hongkong będzie grantował projekty Web3 na kwotę ponad 6 milionów dolarów, więc oni i w Web3 wchodzą, i w metaversy, i teraz jakieś stakingi, nie stakingi, we wszystko wchodzi Hongkong. GCR, taki profil na Twitterze, wierzę w Chiny i w Azję generalnie, będzie to paliwo dla następnego bullruna. No i tutaj mówiłem o pieniądzach, które Chińczycy ładują w rynek. Teraz nie jest to informacja o rynku krypto, natomiast nie wiadomo, jaka część z tych pieniędzy przejdzie koniec końców na rynek krypto. Mówimy tutaj o 92 miliardach dolarów, które wpadły tylko i wyłącznie w piątek na rynek chiński. Także chiński bank centralny tutaj drukuje na potęgę. Chiński bank centralny dokonał w piątek największego zastrzyku w historii, jeżeli chodzi o płynność, po to, żeby wyciągnąć kraj z takich poziomów depresji ekonomicznych. No i tutaj pokazuje TED Talks Macro, jak chińska gospodarka się rozwija i tak dalej, więc poza tym akcje chińskie na chińskiej giełdzie też dostały potężny zastrzyk gotówki. Z tego co widziałem, 2 biliony dolarów tam wpłynęły w ciągu ostatnich miesięcy. Także naprawdę no, gruby kapitał ładuje się w Chiny. Potem jak oni, miejmy nadzieję, z tym COVID-em całym przestają walczyć. Aczkolwiek czy w Hongkongu, czy w samych Chinach maseczki, no w większości miejsc trzeba posiadać cały czas na ryju. Ci ludzie są niesamowicie zdyscyplinowani. Ale to też pozwala właśnie, i to jest taka informacja dla was sprzed 6 lat już, ja nie mogę, 6 lat minęło od pierwszego bull marketu, w jakim brałem udział, że jak mówi się w Chinach, w Korei, może i teraz będzie tak samo z Hongkongiem, że pompujemy projekt X, to ta osoba, która to powiedziała, mówi to tacie, mamie, bratu, siostrze, cała rodzina pompuje ten token, wszyscy pompują ten token, bo tam jest taki kolektywizm, oni grupowo te rzeczy robią. No i jak mówi się, że pompujemy, nie wiem, BNB token, no to wszyscy pompują BNB token. Dlaczego XRP wystrzeliło 6 lat temu do 3,5 dolara? No bo wtedy Korea pompowała bardzo mocno XRP. I stąd taki wynik tego tokena. Dlatego XRP nie powtórzył na zeszłej hoście tego wyniku, bo ten kapitał zachodni, przyjmijmy w to Europę i Stany Zjednoczone, był rozproszony. Każdy szukał gdzieś małych narracji, gdzieś się tam wbić na początku
i tyle, a Koreańczycy pompowali to po prostu grupowo. Wszyscy all in w jeden token i XRP na Bitfinexie, na Huobi giełdzie i na paru innych giełdach takich azjatyckich był nawet droższy o kilkanaście procent niż na tych zachodnich giełdach, bo oni po prostu pompowali tam niesamowity kapitał u siebie. Cameron Winklesow, no to jeden z dwóch braci Winklesow od giełdy oczywiście Gemini, powiedział, że następny bullrun właśnie zacznie się na wschodzie. Świeżutka informacja z 19 lutego, więc widzicie, ile osób potwierdza to, co ja mówiłem już wam parę tygodni temu, mówiłem to wam głośniej kilka dni temu, że wschód będzie tym miejscem, w którym będziemy musieli szukać nowych tokenów. I to pokazują najlepsze tokeny z zeszłego tygodnia, tak? Tutaj wszedłem sobie na Crypto Bubbles, jak w przeciągu tygodnia wyglądały wzrosty na niektórych tokenach i CFX token, który przyszedł do nas ze wschodu, 200% w górę. NIO, o którym wspomniałem wam wcześniej, 50% do góry. Giełda OKX, no teraz tutaj 15% pokazuje z zeszłego tygodnia, ale jakbyśmy sobie popatrzyli pewnie na miesiąc, strzelam, nie sprawdzałem, no to mamy token 46%, tak? BGB token od giełdy BitGet, o której jeszcze dwa słowa zaraz powiem, z Singapuru 88% do góry. No to jak przejdziemy sobie na ten tydzień, no to Floki bardzo mocno, jeszcze tutaj Ankh token, więc widzimy, skąd ten kapitał płynie. I takie oskinienia sobie przygotowałem z bykiem i Bitcoinem. Czy teraz już mówimy o bullrunie? Czy rynek w Stanach Zjednoczonych nam trochę w tym wszystkim nie przeszkodzi? Bo widzieliście na ostatniej sesji 2% spadek na S&P 500. Nie wygląda dobrze ta linia trendu spadkowego, tak? Jest gdzieś tam w okolicach tej linii trendu spadkowego S&P 500. No i czy nie będzie to wyglądało tak, że Michael Burry jednak będzie miał racji, że zaraz zobaczymy największy spadek w historii? Ja liczę na ten scenariusz, że ta hossa będzie mocna, ale krótka i może swój szczyt nie mieć 2,25, a 2,24 i to na początku 2,24. Nie wiem, tak strzelam, byłoby to sprzeczne oczywiście z cyklami, bo halving, wiemy, będzie miał miejsce 2,24 dopiero, tak? Natomiast zobaczymy, czy te cykle teraz trochę się nie pomieszają z racji na taką realną gospodarkę i realną recesję, która dopiero może przyjść za te kilkanaście miesięcy. Zobaczymy. Dobra, przechodzimy do tych profili. Pierwszy z nich już pewnie znacie, Crypto Jungi, HK Alpha, tak? Czyli z Hongkongu różne alfa tokeny dają. Takie tokeny, które są w teorii na początku drogie, ale powiem wam szczerze, że zaczął shillować praktycznie wszystko. Możemy sobie zobaczyć tutaj token Lina, o którym pisał. Wiecie, jak to wygląda. Dużo krzaczków, nagle sticker jakiegoś tokena, szukacie tych tokenów po tickerze. W tym momencie akurat tutaj mówi o Lina. Wpisujecie to w Google, a po prostu klikacie. Ja wam tutaj taki szybki tutorial robię. Pokazują wam się najlepsze tokeny, szukacie, o czym tutaj mowa. Gdzieś zapewne wyświetli się profil tego tokena albo jakiś tutaj link z giełdy. No i wtedy oczywiście wchodzicie i patrzycie, co to za token. Tutaj jest nawet nazwa cała, Linear. No i zobaczmy, jak to wygląda. I powiedzcie mi, w którym momencie został wrzucony ten tweet? No jak na moje to gdzieś tutaj. I projekt z 0089 urósł no praktycznie o 100% do 0.0168. 100% praktycznie można było na tym zarobić w przeciągu kilku godzin, ale równie szybko potem zaczyna spadać. Z konkluzją przyjdę do was jeszcze zaraz z tego tematu, bo wspominałem wam ostatnio, że na giełdzie BitGet, o którym przed chwilką powiedziałem, jest jeszcze do końca miesiąca taka promocja, gdzie przelewem SEPA, czyli to jest przelew fiatowski, międzynarodowy, wpłacacie minimum $150 na tą giełdę i po wpłacie dostajecie $20, które automatycznie możecie wypłacić. Nie jest to trading bonus. Przy okazji zróbcie co najmniej jedną transakcję na tej giełdzie. Link do rejestracji macie tutaj pod tym tweetem. Całą ofertę macie dostępną tutaj pod tym linkiem również. No i linki oczywiście macie też w opisie. A jeżeli chodzi o samą giełdę BitGet, no to Launchpad ponownie odpalili. I ostatnio pierwszy token z tego Launchpada BitGetowego zrobił razy 100 przy listingu. Także wracają czasy po prostu Polka Starter i najlepszych Launchpadów. No i tutaj BitGet naprawdę grubo rozpoczął z tym swoim launchpadem, także tym bardziej zachęcam tam do rejestracji. Linki macie w opisie. I wracając do tych chińskich twitterowiczów, tutaj mamy kolejnego, Chinese Alpha, Volun GKM. Sorry za kaleczenie tych nazw, ale tak sobie to czytajmy. No i ten gościu codziennie praktycznie wrzuca jakieś projekty i te projekty robią naprawdę niesamowite wyniki, ale równie szybko spadają. Chwalił się on jeszcze niedawno, dosłownie w dniu wczorajszym, czy tam dwa dni temu, że wbił 20 tysięcy followersów na Twitterze, teraz już ma 22,5. Jak ja to wrzucałem chłopakom na Discordzie dla wspierających, cały czas mnie można wspierać przez YouTube'a, tam gdzieś macie link, koło przycisku subskrybuj macie link wesprzyj, no i te osoby dostały
info do tego profilu jako pierwsze po prostu, no bo nie miałem jak nagrać filmu wam, tak, bo byłem w podróży, więc najłatwiej było mi to tam wrzucić, no to ten profil miał kilka tysięcy followersów, ale wszyscy się na to bardzo szybko rzucili i się chłopaki śmieli z grupy, że Kamil, wystarczy śledzić tego gościa, co go wrzuciłeś i po każdym callu po prostu jest kilkadziesiąt procent do góry. No i tak to wygląda. I weźmy sobie tutaj kilka przykładów tych projektów. Ankh Token, o którym wspominałem zresztą jeszcze wcześniej niż on o tym mówił, no to mamy informację o Twitchie, tak, z 3 centów na centów 6, więc 100% do góry. Później bardzo szybki zjazd i w tym przypadku akurat dalej akumulacja tego tokena jest. Dalej mamy projekt CC Cloud, Cloud Chat, no i tutaj też oczywiście widzimy, gdzie tweet został wrzucony. Bardzo szybka pompa, ale później bardzo duży zjazd. Kolejny token Beard, podobnie oczywiście, tak, czyli z 19 dolarów na 36, no i też dość duży zjazd. I chciałbym was z jednej strony ostrzec, z drugiej strony oczywiście powiedzieć wam, jak można z tego skorzystać. I zacznijmy może od tej drugiej rzeczy. Jak można z tego skorzystać? Wchodzicie na profil takiego gościa. Jak znajdziecie sobie jakieś mniejsze profile, które się fajnie rozwijają, takie chińskie albo z Hongkongu, to oczywiście też, jasne, śmiało możecie to robić. Wchodzicie na niego, klikacie obserwuj i klikacie sobie powiadom mnie. Jak włączycie powiadomienia, to dostajecie to powiadomienie na telefon, więc wtedy będziecie jako pierwsi widzieli, że taki tweet wpadł na jego profil. No bo jeżeli nie macie tego włączonego, to te tweety wam się nie pokazują na telefonie, nie możecie automatycznie zareagować. Tak jak John McAfee w 2017 roku, świętej pamięci, mówił o pewnych projektach, no to one niesamowicie pompowało, kilkaset procent. Tak widzę teraz, przez ostatnie dni działają te chińskie profile. Więc jak wy sobie wejdziecie na taki profil, widzicie, dodał on token BIT w tym momencie. Cyk, ładujecie się na giełdę, kupujecie, czekacie kilkadziesiąt minut, godzinę, 5 minut, zależy od tokena, no i sprzedajecie plus 20, plus 50% zysku. Lepiej sprzedawać takie tokeny, od razu wam mówię, poziomami, bo nie wiecie, kiedy dojdzie do tej zawrotki, żebyście później nie zostali z worami tokenów i nie stracili na tym kasy. Drugie rozwiązanie, jak można do tego podejść, to taki token, który zostanie wrzucony przez tą osobę. Jeżeli ten token jest dostępny na giełdzie scentralizowanej, to możecie go zawsze shortować. No i po takim wystrzale próbować zakładać pozycję tu, bo nie wiecie, kiedy jest szczyt tego tokena. No i ten token zaczyna spadać, widzicie, takie korekty są 50% tych wzrostów, no i możecie sobie shortować, próbować na tym zarabiać. Także to jest drugie podejście. A trzecia sprawa, no to właśnie ostrzeżenie. Możecie już pewnie zrozumieć, o co mi chodzi, że działa to niestety w tym momencie trochę jak takie grupy pump and dump. To znaczy, on zapewne nie robi tego, albo przynajmniej na początku te profile nie robiły tego świadomie, nie chciały tak pompować tych tokenów, ale po prostu tak się dzieje. Więc teraz oni są zapakowani wcześniej, po wystrzale zapewne zrzucają na was bagi, tak, no bo to są tokeny, które jakiś tam wolumen mają, więc mogą ten kapitał upłynnić. No i wy możecie niestety, ale zostać tymi, którzy na tym szczycie od nich odkupili. Druga sprawa z tym związana, boty niestety, ale zaczęły też się podpinać pod to i zobaczcie, te wszystkie tutaj żółte takie ostrzeżenia, no to jest albo bot, albo smart contract, albo bot, albo smart contract i dużo tych botów zaraz po otrzymaniu takiego powiadomienia z Twittera szuka tickera, łączy to z ich giełdą, no i kupuje tam po prostu jak najszybciej ten token i jak najszybciej go wypompowuje. Więc uważajcie też, żeby po prostu na takie zagrywki nie wpaść. Bo tak jak mówię, osoby, które mają dużo czasu, akurat mają telefon w ręku, kapitał na danej giełdzie i chcą zaryzykować, mogą próbować na tym zarobić. Osoby, które spóźnią się trochę, mogą próbować shortować te tokeny. Natomiast uważajcie, żeby was po prostu w jedną czy w drugą stronę nie wywiozło, bo możecie potem zostać z tokenem, który już na przykład nie odbije przez dłuższy czas, bo po chwilowym hype spowodowanym pompą z jednego czy drugiego profilu może taki token przez dłuższy czas już się po prostu nie podnieść. Co nie zmienia faktu, że tak jak już wspomniałem, kapitał ze wschodu naprawdę będzie pompował bardzo mocno teraz rynek. I jeszcze jeden profil, nie pamiętam, czy o nim wspominałem, czy nie, Noodle of Binance, także możecie sobie zaobserwować i włączyć powiadomienia. Też bardzo ciekawe tutaj wpisy gościu ma. Nie tylko mówiąc o konkretnych tokenach, ale ogólnie o narracji tej wschodniej, więc myślę, że warto sobie ten profil również obserwować. A ze wschodu to ostatnio was poruszyła bardzo mocno informacja o tym, że właśnie ten telefon, który sobie teraz kupiłem, tego iPhone'a, po prostu wygenerował 64 tysiące wyświetleń, mnóstwo komentarzy, serduszek. I oczywiście wrzuciłem to zdjęcie nie po to, żeby się chwalić czymś, co ma miliardy osób na świecie, albo przynajmniej setki milionów, tylko żeby zrobić jakiś ruch na kanale, tak? Jak to niektórzy tutaj zobaczyli, bo wiadomo, że ludzie zawsze się będą napierdzielać o to, co lepsze, Xiaomi, Samsung,
co tam jest, iPhone oczywiście, tak, Pixel czy cała masa innych telefonów, które wrzucaliście w opis, mi to zwisa, nagrywajcie sobie czym chcecie, miejcie jaki chcecie telefon, totalnie mnie to nie obchodzi. Samo jeżeli chodzi o laptopy, nie obchodzi mnie to. I zrozumcie, że to, czy ja sobie kupiłem, czy ty sobie kupiłeś oglądająca taki, a nie inny telefon, to kogo to tak naprawdę obchodzi? Ważne, żeby tobie się z tego dobrze korzystało i żeby funkcje, które ma sprawować, sprawowało to narzędzie dobrze. Także nie ma co tutaj się o to napierdzielać, naprawdę nie lubię wojenki polsko-polskiej, bo po prostu nie ma sensu. Tyle z mojej strony na dziś. Ja mykam montować ten materiał jak najszybciej. No i oczywiście spadam na dalsze zwiedzanie Hongkongu, bo jest tu naprawdę zajebiście ładnie. Klimat tego państwa jest niesamowity. Jest tutaj sporo do zobaczenia, a jestem jeszcze tutaj tylko 3-4 dni całe tak naprawdę. Także chcę pokorzystać jak najwięcej tylko się da. Dajcie znać jeszcze na koniec, czy ten obraz, czy dźwięk jest ok, czy mogę sobie chwilowo nagrywać tym telefonem. Bo tak jak mówię, nie mam tutaj miejsca. Te pokoje w Hongkongu i w następnym kraju, do jakiego będę, są malutkie, a i tak kosztują krocie. Więc dajcie znać, czy taka jakość wam odpowiada. Dzięki bardzo, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Cześć!